pierwszym momencie gdzieś czułam się podobnie, jak czułam się wtedy, kiedy odwiedzałam Auschwitz. Czyli to jest miejsce tak ogromnego cierpienia, niezawinionego cierpienia, tak naprawdę miejsce święte, poświęcone właśnie cierpieniem i śmiercią tak wielu ludzi. I'm very grateful for having the chance to visit the 9/11 memorial here in New York City. When you are in such a place, I think about the pain of God the Father, who created all of us and loves us so deeply that he gave his life for us. I was so touched by the testimony of many firemen who went up to save people. They were not thinking about themselves. They were just going up to save as many as possible. I'm from Poland, a country of many heroes, where young people during the Second World War showed the same heroic attitude, sacrificing their lives, risking their lives just to save others. And in such place like this 9/11 memorial, I guess everyone asks himself this question: what would I do if I would be in such situation? And I would love to react like the firemen did. To, co mnie niezwykle jakoś poruszyło, kiedy odwiedzaliśmy to miejsce, to był krzyż, który jakby pozostał, metalowa konstrukcja, która gdzieś tam pośród wielu różnych innych zgniecionych, gdzieś tam przewróconych, pozostała na tym miejscu, nie ucinana specjalnie. To jest, dla mnie to był ogromny taki znak tego, że Pan Bóg był z nimi. Często ludzie pytają w takich sytuacjach, tak wielkich tragediach, w cierpieniu, gdzie był Pan Bóg? Kiedy ci ludzie ginęli, kiedy ci ludzie byli bezradni. I jakby ten krzyż mówi o tym, że Pan Bóg był właśnie tam razem z nimi, cierpiał razem z nimi, umierał razem z nimi. The whole Divine Mercy message is actually Jesus's reaction to the pain and suffering of the people of the modern world. John Paul II in his last book, Memory and Identity, when asked about the existence of evil in the world, he said that God's answer to the existence of evil is divine mercy.